Cześć kochani, cześć moi mini. Ja jestem Piotrek. Wy gościcie na kanale Mototrekker. Dzisiaj całkowicie inna forma, jak widzicie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o motocyklach, ale również, a może przede wszystkim o nowości, która pojawiła się w ostatnim czasie, a mianowicie CF Moto 800 MTX. I feel like I'm losing my mind. Dzisiaj porozmawiamy o CF moto. Dzisiaj porozmawiamy o motocyklach Yamaha. Czym to jest spowodowane? Kochani, w dniu wczorajszym, spontanicznie z jednym z was, z Tomkiem, gorąco Cię pozdrawiam, wybrałem się do jednego z, ze śląskich salonów motocyklowych, by pooglądać chińczyki. W dzisiejszych czasach rynek, chyba śmiało mogę powiedzieć, zdominowały motocykle ADV. Adventury, małe, duże, te mniej terenowe i te bardziej terenowe. Jakiś czas temu to właśnie Benelli, czyli chińska marka, ze swoimi 502, a później 702, była takim hitem sprzedażowym w Europie. Wśród tych bardziej motocykli premium, prym wiodą tak naprawdę trzy firmy. Yamaha, BMW oraz Honda. I teraz ta wielka trójka to jest Yamaha Tenera 700, która w astronomicznej ilości sprzedała swoje motocykle w Tymi w ubiegłym roku. 700 okazała się prawdziwym hitem sprzedażowym. Pobiła GSA 1250, pobiła Honda Africa Twin, o czym pisały Liczne magazyny motocyklowe, natomiast od jakiegoś czasu jest coraz głośniej. Coraz głośniej o pewnej firmie, która nazywa się CF Moto. Wywodzi się również z Chin. Powstała w 1989 roku i zaczęli z tego co wiem od produkcji drobnych części. Drobnych podzespołów motocyklowych, tam doszli do porozumienia z ktm gdzie wspólnie sobie pomagają i, i, i że tak powiem uzupełniają się know-how. To, że CF Moto jest znane przede wszystkim z wszelkiego rodzaju pojazdów ATV, kładów jakichś tam mniejszych, większych, to. Jest wszystkim bardzo dobrze znane. Mocno idą z ekspansją, jeśli chodzi o rynek motocyklowy. I tą swoją ekspansję zaczęli od dwóch tak naprawdę modeli. Od modelu 800, który pojawił się w kilku wersjach: wersji Explorer, wersji Touring z delikatnymi różnicami oraz z modelem 450. I to właśnie na 450 miałem wczoraj okazję usiąść, posiedzieć, pooglądać ją na żywo. I od razu miałem takie odczucie, że kurde, to jest po prostu mniejsza wersja tenery 700. Bardzo dużo rzeczy, jeśli chodzi o wyposażenie, jest bardzo naprawdę bardzo dobrze wyposażona. Oczywiście nie mamy tu takiej mocy jak w tenerze 700. Bo nie mamy takiej pojemności, ale cały okształt, plastiki, spasowanie, szprychowe koła bezdętkowe, kurde to naprawdę robi robotę. Miałem okazję również wczoraj dosiąść 800, 800 tej najtańszej w wersji Touring, bardzo dobre wykonanie, to przede wszystkim zwróciło moją uwagę wszystkie przyciski. Światła, jakieś spasowanie, to było wykonane no, po prostu kosmicznie. W każdy przełącznik chodził rewelacyjnie. Tu absolutnie nie ma jakiejkolwiek mowy o jakiejś chińskiej sprzed iluś tam lat tandecie. Ale nie rozpływajmy się, bo nie jest tak kolorowo. Oczywiście, kochani, o ile 450 idzie jak świeże bułeczki. Spoko, ale nie ma wersji testowej, żeby się na tym motocyklu po prostu przejechać. 800 nie ma wersji testowej, żeby hmm, poczuć to, jak to tak naprawdę jedzie. Kiedy będzie wersja testowa? W marcu. Więc kochani, teraz mamy październik, testówka będzie w marcu. Do marca, jeśli by, byłbym zainteresowany zakupem motocykla, pewnie zrobił to bym już chyba ze cztery razy. Tutaj, jeśli chodzi również o te motocykle, to wspomniana właśnie, a może i przede wszystkim w tym, w tym filmie: MTX800. Ewidentnie to jest cios w Yamaha. I biorąc pod uwagę to, jak ta Yamaha 700 bardzo dobrze się sprzedaje, i oni różnych wersji porobili, ja podejrzewam, że z mo to będzie podobnie. Tu również będzie kilka wersji do wyboru. Natomiast to, co Wy już teraz dostajecie, to jest 800. Ponad 90 koni, e, hamulce Brembo, e, jakaś pompa Bosza, i tak dalej, i tak dalej. Widać, że to są po prostu podzespoły e, klasy premium. Tu, jeśli chodzi o całą specyfikację, będę Was odsyłał na stronę, bo ja nie będę tutaj e, starał się z pamięci, e, wiecie, e, a nóż jakiegoś e, fakapa popełnię i wtedy już nie będzie to tak fajne. Dlatego odsyłam po specyfikację na stronę. Czy Yamaha może się bać? Biorąc pod uwagę to, że do tej chwili Yamaha Tenera 700 nie miała tak naprawdę chyba żadnej konkurencji. Gdzieś tam może KTM 790, natomiast tenerka była bezkonkurencyjna. Tu mamy CF Moto. Na pewno tańsze rozwiązanie. Bardzo dobrze wykonane, bardzo dobrze spasowane, no i czy Yamaha może się bać. Czy nie macie wrażenia, że Chińczycy idą na totalną wojnę po prostu z tymi największymi, tak? 800 zwykła to jest cios w stronę tam jakichś turystyków yy, yy, adwencjerów. Yy, 800 MTX Ewidentna wojna z Tenerą 700. Ja zastanawiam się, jak to będzie po latach. Patrząc na kłady, y, na wszystkie pojazdy ATV, jeśli chodzi o CF Moto, one tutaj jakoś specjalnie nie tracą na cenie. Jak będzie z motocyklami? Nie ukrywam, że bardzo mi się podoba ten motocykl, ale jest to jedna z takich y, bolączek, która mnie gdzieś tam prześladuje. Jak to będzie wyglądało, jeżeli ja będę chciał ten motocykl sprzedać za 3-4 lata? Ile ja na nim wówczas stracę? Czy stracę dużo? Patrząc na, wiecie, Benelli, no, spadki są dużo większe niż patrząc na przykład na y, jakiegoś tam Suzuki DeLa, którego 20-letniego kupujecie, można powiedzieć, za połowę ceny nowego. Y, także dajcie znać, co wy o tym y, myślicie. Dajcie znać, czy. Osobiście, dalibyście szansę temu producentowi? Czy nie balibyście się podjąć, że tak powiem, tego wyzwania i tej opieki paruletniej nad takim motocyklem? Tu jeszcze zastanawiam się i zostawiam takie otwarte pytanie, bo o takich ekspansjach ogólnoświatowych mówi się OK, no to jest fajne, ale czy za, to, za tym wszystkim pójdą również serwisy, dostępność części? i tak dalej i tak dalej wiem i osobiście gdzieś tam doszły do mnie takie wiadomości, że no spoko zdarzają się sytuacje, że ktoś oddaje motocykl tak super, 3000 km nagle małe fopa padło łożysko główki ramy i co, oni nie ma tego łożyska i na tą podstawową rzecz, łożysko główki ramy musicie czekać 3 tygodnie w serwisie nie będę mówił co to za firma co to za marka ale takie rzeczy się zdarzają. Natomiast jak to będzie wyglądało w CF Moto? To jest takie pytanie, które pozostawiam otwarte. Wiem, że sieć, jeśli chodzi o sieć sprzedażową, mają dosyć dobrze rozwiniętą w Polsce, bo, bo bardzo dużo jest dystrybutorów, przede wszystkim Kładów. I teraz te wszystkie firmy, które są dystrybutorami Kładów ATV, one biorą się powoli również za motocykle, bo widzą, że że cieszą się one popularnością. Ja jestem yy, chłodny, jeśli chodzi o te yy, wszystkie poczynania. Yy, siedzę gdzieś tam z boku, powoli przymierzam się, być może do jakiegoś nowego motorka na przyszły sezon, natomiast póki co obserwuję, jak to wszystko się będzie rozwijać. A ty powiedz mi w komentarzu, co ty o tym wszystkim myślisz i czy według ciebie. Yy, to już jest ten sam level? Japonia, Chiny, Niemcy ze swoim BMW? Czy dalej jest to, że tak powiem, mega, mega, mega przepaść? Koniecznie podziel się swoim zdaniem. Ja się z Wami żegnam, odmeldowuję się i do następnego, cześć.